Tak wygląda najbardziej popularny kompresor. Składa się z dwóch elementów. Pierwszy element to jest pompa sprężająca, która spręża gaz, a drugi to jest cały układ napędowy, czyli sprzęgło załączające bądź wyłączające tą właśnie pompę. Załącza się to elektromagnesem i tyle. Kiedy silnik pracuje, kółko obraca się cały czas, bo jest napędzane paskiem. Natomiast nie oznacza to, że kompresor chodzi, bo za to odpowiada sprzęgiełko. Kiedy u siebie w samochodzie naciśniecie klawisz AC i załącza się klimatyzacja, to słyszycie takie charakterystyczne kliknięcie. To właśnie załącza się to sprzęgiełko i kompresor zaczyna sprężać gaz, a potem oczywiście on się rozpręża i schładza nam kabinę. Plus, minus i załączamy. Widzicie? Bardzo proste doświadczenie, które pokazuje, jak działa kompresor klimatyzacji i sprzęgiełko. Elektromagnes załącza nam napęd i wtedy kółko, które normalnie kręci się swobodnie, zaczyna napędzać ośkę kompresora. We wspomnianym sprzęgiełku ukryta jest cewka. Gdy wciśniemy przycisk w kabinie, popłynie do niej prąd. Wtedy zacznie wytwarzać pole magnetyczne i przyciągnie do koła pasowego tarczę czołową. Od tej pory wał kompresora zacznie pracować. Oczywiście kompresor klimatyzacji nie chodzi cały czas, bo nie ma takiej potrzeby. Klimatyzacja monitoruje ciśnienie gazu i załączając bądź rozłączając napęd, utrzymuje to ciśnienie w odpowiednich wartościach. Opowiem Wam o banalnym uszkodzeniu układu klimatyzacji. Kiedy Wasza klimatyzacja przestaje działać, poproście o pomoc szwagra. Wsadźcie go za kierownicę, niech siedzi, odpali silnik i naciska klawisz włączam, wyłączam klimatyzację. I obserwujcie, co się dzieje ze sprzęgiełkiem. Jeżeli elektromagnes będzie się załączał i będzie zaprzęgał, kółko będzie się kręciło, natomiast element środka będzie nadal stał w miejscu, to najczęściej uszkodzone jest samo sprzęgiełko, a nie cała klimatyzacja. Usunięcie takiej awarii za 100-150 zł da Wam poczucie satysfakcji i ze szwagrem zostaniecie królami warsztatowego mechanikowania.